Drugi już odcinek z rzędu kontynuujemy zabawę z wirtualną rekreacją. I w końcu przyszedł czas na nasz sport narodowy. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, jestem Beata i dzisiaj uroczyście zapraszam Was na pigułę, w której zajmiemy się chyba najbardziej znaną serią piłkarską. Przed Wami FIFA 17. Okej. Cały czas mamy do czynienia ze starą, dobrą, przepełnioną zawartością FIFA. Dlatego pomińmy gadanie, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie i przejdźmy do konkretów. Nowości to przede wszystkim silnik graficzny. Nie jest to byle co, bo sam Frostbite, czyli algorytmy znane chociażby z ostatnich Battlefieldów. Nie doświadczymy raczej walących się trybów. Natomiast poprawa jakości oprawy zawsze pozytywnie wpływa na klimat. A temu niedaleko do telewizyjnej transmisji. Skoro mowa o transmisji, w polskiej wersji za komentarz odpowiada duet w składzie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Prawdziwą nowością jest tryb Droga do Sławy, gdzie pokierujemy losami młodego piłkarza Alexa Huntera, wnuka słynnego Jima Huntera. I just want to play football. You're not me. You'll pull through. To taka biograficzna opowieść, w której sporo dzieje się poza boiskiem. Doświadczymy w niej rozwiązań rodem z gier RPG, na przykład wyboru dialogów w stylu Mass Effect. Well, look who's back. Ostatnio namnożyło nam się tych mocnych tytułów sportowych. Ale cóż innego możemy powiedzieć w przypadku FIFA 17? To kolejny, pewny zakup. Koniecznie sprawdźcie nasz sklep i jazda na boisko! Did that really just happen? No i nie odchodźcie od kompów, bo przegapicie 5 goli lewego.